Cześć, dzień dobry, witajcie ponownie na moim kanale. Ja mam na imię Marta i gadam tutaj o książkach, a dziś mam dla Was challenge, który mam nadzieję pozwoli mi pokazać Wam troszeczkę inne książki, których na przykład wcześniej na moim kanale nie widzieliście. I jest to challenge, jak już widzicie po tytule, of course, Do I Have That Book Challenge. To się cała popluje. Co znaczy, czy mam tę książkę? Mam tutaj listę pytań i będziemy sobie wedle tego szukać książek. Ja w sumie część już wyjęłam, ale nie wyjęłam wszystkich, więc zobaczymy, jak to wyjdzie. Film zainspirowany filmem, który widziałam ostatnio u Marty i u Anny, bestsellerek. Także pozdrawiam Was, dziewczyny. No i jedziemy. Pierwsze pytanie. Deckled Edges. Książka, która ma Deckled Edges, czyli takie szarpane brzegi. I ja mogłabym pokazać Wam bardzo poszarpane brzegi, w sumie pokażę. Nie wiem dokładnie, czy to o to chodzi, aczkolwiek są to Mity greckie Wandy Markowskiej, wydane przez Iskrę lata temu. Ta książka kosztowała 14 zł 10 groszy. Piękne czasy, kochani. No, tu ona jest już po prostu rozsypana na maksa, ale ja bardzo lubię mitologię grecką, więc nie zamierzam tego w ogóle wyrzucać. No i mówi się, że te Deckled Edges to są takie szarpane, tylko pytanie. Czy to było poszarpane, że tak powiem, fabrycznie, czy, wiecie, ząb czasu, bo ona poszarpane to ma nawet nie tylko edges, ale nawet grzbiet. No jest generalnie w opłakanym stanie, ale ja jej nie wyrzucę. Nie i koniec. Ale jeśli chodzi o jeszcze takie szarpane brzegi, ja w ogóle zauważyłam, że ostatnio, może nie intencyjnie, ale takie szarpane brzegi się pojawiają i moim zdaniem wynika to niestety z słabej jakości papieru. I widziałam chyba kiedyś książkę, nie wiem, czy to chyba był Mastrid, ale nie jestem pewna, że wzięłam tę książkę do ręki i ja byłam pewna, że to była szczota. Bo była po prostu tak poszarpana, jakby to odcinali te brzegi jakimś takim tępym nożem, ostrzem. Nie wiem, o co chodzi. Nie przypomnę sobie teraz tytułu, tak czy siak nawet jej nie mam. Ale mam taką książkę, która ma właśnie Deckled Edges i może one nie są do końca poszarpane, ale są takie ząbkowane. Nie wiem, widać? Widać? Nie widać? Widać, nie widać. Widać, nie widać, trochę widać i nie widać, teraz widać. W każdym razie jest to Labirynt Fauna Guillermo del Toro i Corneli. Nie będę kaleczyć nazwiska, wybaczcie mi. To jest to książka, którą kiedyś dostałam od Oli. Bardzo Cię, Ola, pozdrawiam, jeśli to oglądasz. Ola, która pojawiała się i znikała na Instagramie swego czasu, miałyśmy bardzo dobry kontakt, więc wróć do nas, błagam Cię. Jest to książka z wydawnictwa Zysk Iska i jest to ciekawe, ponieważ jest to książka, która została napisana na podstawie filmu, a nie odwrotnie. Być może część z Was zna ten film. Ja go oglądałam chyba dwa razy, jest dość straszny i niepokojący. Książka w sumie też, aczkolwiek jest dość w takim bajkowym, baśniowym może klimacie, ale porusza wiele trudnych tematów i to jest na tle II wojny światowej. Piękne ma ilustracje w środku, naprawdę to jest dla samych ilustracji, myślę, że warto mieć tę książkę, ona jest prześlicznie wydana, mam też parę znaczników i dajcie znać, czy w ogóle kiedyś o niej słyszeliście bądź czytaliście. Ja to będę odkładać teraz wszystko, normalnie się dzieje banjo takie, mówię Wam, bo robię content. Już dawno nie robiłam i jest po prostu Saigon. Okej! Książka z trzema bądź większą ilością osób na okładce. I mam tutaj naszykowane kilka. Jedną mam, którą czytałam. I są to Nocne godziny Marty Bian. Wszystko się zgadza. Mamy trójkę bohaterów, którzy biorą udział tutaj w tej historii. Książka nie podobała mi się tak bardzo jak Muchomory w cukrze. Była ok, klimat miała świetny. Aczkolwiek jakoś tak nie mogłam uwierzyć w to wszystko. W Muchomorach w cukrze też może by powiedzieć, że są abstrakcyjne wydarzenia, ale jakoś bardziej ją czułam. Tutaj czułam sam klimat, ale ta historia po prostu mnie nie porwała. I mam jeszcze dwie książki, których ja nigdy nie czytałam. Są to książki Louisy May Alcott, czyli Małe kobietki i Dobre żony. Ja mam je tutaj właśnie w zagranicznym wydaniu. Ono jest prześliczne. Tak mi się podoba. Tutaj mamy cztery główne bohaterki. No i tutaj też mamy scenę z książki na okładce. Bardzo ładne są. Nie wiem, czy ja kiedykolwiek to przeczytam, słuchajcie. Był szał. Pamiętam, że jak dołączyłam do Instagrama, to był szał na te małe kobietki i w ogóle ja bardzo... Poszła mi. Jakoś
mucha bombowiec wleciał na lot. Wracając, ja bardzo chciałam te książki wtedy przeczytać i kupić i w ogóle by były takie ładne. Natomiast cieszę się, że tego nie zrobiłam. Te dwie kupiłam jeszcze jak mieszkałam w Anglii. Z drugiej ręki w charity shopie po funciku każda, także wiecie, jakby za piątaka wtedy, no to super. Ale nie wiem, zostawię sobie je jeszcze, bo no mi nie jest jakoś po drodze z klasyką, ale kto wie, może któregoś dnia. Kolejne pytanie to książka oparta na innej fikcyjnej historii, jakiś retelling. Mam, czekajcie, no przecież Dwory, to jest też książka, którą mam w oryginale, czytałam ją jakiś czas temu, jakiś czas, Boże, ze 3 lata temu to było, bardzo mi się podobała, ja się świetnie bawiłam, niestety już na drugim tomie odpadłam, przerosło mnie to, ale może jeszcze do niej wrócę i mam jeszcze Cierń. Ale on jest w moim stosiku przeczytanych w tym roku i on jest dość nisko w tym stosiku, także pozwólcie, że nie będę go wyciągać. Wklejam tutaj Wam okładkę. Jest to Ciernie T. Kingfisher i jest to retelling Śpiącej Królewny. Tak, jest to retelling Śpiącej Królewny, ale ja jeszcze go tak troszeczkę sobie kojarzę, nie wiem, czy jest to w ogóle uzasadnione, z Rozszpunką. Dla mnie to jest taki miks, ale bardzo fajna książka, też Wam ją polecam. Cieniutkie opowiadanie, niezwykle klimatyczne. I bardzo charakterystyczne mam wrażenie dla T. Kingfisher, bo podobne schematy widziałam już w Pokrzywie i Kości. Ale ja, no nie wiem, i tam w ogóle Ropuszka jest główną bohaterką, także jak to nie kochać takiej historii, ale klimat jest naprawdę wspaniały i ona pokazuje, że ci dobrzy nie zawsze do końca są właśnie tacy, jak nam może się wydawać, a może być zupełnie odwrotnie. Później to posprzątam tam później. Dalej. Z tytułem, który jest dłuższy niż 10 liter. No myślę, że tutaj mogłabym wyciągnąć cokolwiek, bo w sumie każdy będzie miał więcej niż 10 liter. Mogę wyciągnąć cokolwiek, tymczasem ja zastanawiająca się, co tutaj wyciągnąć. Mam i jest to Moja Mroczna Vanesso. Wyciągnęłam akurat tę książkę, dlatego że ja dawno o niej na kanale nie mówiłam, a dalej gdzieś tam ona we mnie siedziała. Mija już naprawdę dobrych kilka lat, kiedy ją czytałam ostatni raz. Jest to książka porównywalna troszeczkę do Lolity Nabokowa, której ja jeszcze nie czytałam. I nie wiem, kiedy to się stanie, bo pamiętam, ile emocji we mnie ten tytuł wywołał. Jest to książka, w której właśnie Vanessa opowiada nam już jako dorosła kobieta o takim bardzo, o takiej bardzo toksycznej relacji z jej nauczycielem. I ta relacja przekroczyła wszelkie granice i widzimy to, jak to się na niej odbiło. I w ogóle ten romans wychodzi na jaw i zgłaszają się również inne ofiary. Przy czym Vanessa prowadzi taką wewnętrzną walkę, czy ma się dołączyć do tych zeznań, czy też nie, zaczyna to wszystko analizować i to pokazuje tylko, jak bardzo została skrzywdzona w młodych latach, że sama teraz już jako dorosła kobieta nie potrafi tego tak, wiecie, osądzić w bardzo łatwy sposób i oczywisty, że została ofiarą po prostu. Także bardzo, bardzo ciekawa, ale naprawdę jest to książka, która wzbudzi w Was wiele emocji i ja rzucałam nią dosłownie, wiecie, no, po ścianach, bo no, nie mogłam znieść tutaj pewnych rzeczy, które się działy i pewnie też z tego tytułu tak bardzo boję się sięgnąć po Lolitę. Książka z tytułem, który zaczyna się i kończy tą samą literą i tutaj miałam farta, bo tylko spojrzałam na regał i od razu wpadła mi w oczy Andromeda. Andromeda Therese Bowman, jedna z moich ulubionych autorek skandynawskich. Ja bardzo lubię jej książki, wszystkie też wydane w Polsce, już przeczytałam, kocham też okładki. Tutaj nurkujemy w świat wydawniczy i troszeczkę ta książka, no może nie jest taką kopią mojej Mrocznej Vanessy, ale troszeczkę tutaj ten motyw jest podobny, czyli główna bohaterka zatrudnia się w jednym z wydawnictw i nawiązuje się tam pewna relacja z nią i z jej przełożonym, aczkolwiek ta relacja jest bardzo jednostronna lub nasza główna bohaterka bardzo by chciała, aby ta relacja istniała i ona zaczyna interpretować pewne sygnały w różny sposób, niekoniecznie ten właściwy. I tutaj właśnie poznajemy tą całą znajomość z jej perspektywy i później z perspektywy tego mężczyzny, co moim zdaniem jest niezwykle ciekawe i dodaje znacznie więcej do tej książki, bo gdybyśmy poznawali to wszystko tylko i wyłącznie z perspektywy właśnie głównej bohaterki, to chyba nie wywarłaby na mnie aż takiego wrażenia, ale Wam polecam. I tutaj mam książkę, której nie czytałam. Jest to Kornik. Zabrałam się za nią któregoś razu, bo Antek bardzo polecał. Także wszystko się zgadza. To jest chyba taka literatura grozy, bardzo cieniutka z wydawnictwa Bowiem, z tej serii z Żurawiem. Ja w ogóle bardzo bym chciała nadrobić sobie książki z tego wydawnictwa, więc to jest na radarze. Nie wiem, dlaczego wtedy ją odłożyłam. Jakaś taka troszkę była dla mnie ciężka i mroczna i taka zawiła.
Więc to mnie chyba wtedy przerosło na moje możliwości mózgowe. Książka, tu jest pytanie, do I have a mass market paperback? Czyli książka, która jest dostępna w takich no, masowych marketach, ogromnych marketach. I tutaj też dziewczyny mówiły o książkach z kosza, na przykład w Oszołomie i tak dalej. Ja chyba nie mam takiej książki. Na pewno miałam, bo pamiętam, że miałam książkę Elizabeth Gaskell, tą w tych... z tego angielskiego ogrodu, co jest ciekawe, bo ona była w tym koszu, ale ona nie była stworzona po to, żeby tam być, tylko po prostu tam wylądowała, ale ja ją sprzedałam, więc tak naprawdę chyba nie mam. Niestety to pytanie chyba oblałam. Książka napisana przez autora, który używa pseudonimu. Powiem Wam, że miałam potężną zagwozdkę, ale mam. Tutaj mam Spukademia Adama Fabera, Szkoła Duchów. Jest to książka z wydawnictwa Zygzaki, inspirowana moim zdaniem dość mocno Harrym Potterem, tylko troszeczkę w innym wydaniu, ale jednak wiele takich zdarzeń tutaj nam się pokrywa, co mnie osobiście troszkę denerwowało i nie mogłam się całkowicie oddać tej historii. I teraz Adam Faber napisał kolejną książkę, Opowiedz mnie na nowo, tym razem YA, i jest tam Adam Gardaś. Ja jestem tylko teraz taka zmieszana, bo nie wiem, która jest pod pseudonimem, a która nie, ale wydaje mi się, że Adam Faber to jest jego taki pseudonim literacki. Także jest, myślę, że się wszystko zgadza. Książka z imieniem bohatera w tytule. No i tutaj nie mogło zabraknąć mojej ukochanej Lottie Brooks. Ja uwielbiam tę serię, ekstremalnie pechowa wycieczka Lottie Brooks. Jest to ostatni tom, którego ja jeszcze nie czytałam i pewnie niedługo się za niego zabiorę, bo ja bardzo lubię wchodzić do tego świata Lottie i być znowu tą taką, wiecie, crazy nastolatką i mieć bardzo, bardzo dużo zabawy z tego. Więc na pewno Lottie Brooks. Takich książek mam wiele. Tutaj miałam jeszcze jedną, ale Wam jej teraz nie pokażę, bo ona będzie do innego pytania. No mogłabym jeszcze zaproponować mojego ukochanego Gujcia i w ogóle będzie teraz kolejna część i to będzie chyba sequel do tej historii, nie prequel, a sequel, o ile nie mylę. Nie mogę się już po prostu doczekać, bo ja tak kocham tę książkę. Jest jedna z najlepszych, jakie w ogóle przeczytałam. Niezwykle czuła o relacjach rodzinnych. Tutaj mamy też wątek żałoby, który jest bardzo dobrze przedstawiony. No coś wspaniałego. Naprawdę czytajcie Gujcia, jak jeszcze nie czytaliście. Książka z dwoma mapami. I tu może być problem, dlatego że ja za dużo fantastyki nie czytam. Troszkę mam, ale nie czytam. Wydaje mi się, że tutaj w Iron Flame nie ma dwóch. Tak, to są jakby z dwóch stron, ale to jest ta sama mapa, więc chyba to nie zdaje egzaminu, ale to wydanie naprawdę bardzo mi się podoba. Jeszcze nie przeczytałam. Ciekawe, kiedy po nią sięgnę. Ciekawe. Wiem! Wiem! Czy tu będą dwie, czy tu jest tylko jedna? Czekajcie. Tu jest bardzo dużo map, a mianowicie ślady Jakuba Małeckiego. Jak nie wiecie, co pokazać, to Jakub Małecki zawsze się nada. Tutaj mamy Łomianki i okolice, Poznań i okolice. Ślady jest to zbiór opowiadań, który bardzo ładnie nam się zazębia. Jeden z lepszych, jakie czytałam, więc bardzo Wam polecam. No i oczywiście właśnie te mapki mają znaczenie. Tutaj mamy Warszawę i okolice. Także jest. I słuchajcie, nie fantastyka, tylko literatura piękna. Niesamowite. Książka, na podstawie której powstał serial i mam tutaj taką jedną. Zdecydowanie będą to normalni ludzie. Ja nie oglądam seriali, więc też ciężko mi jest powiedzieć, na podstawie której powstał jakiś serial bądź ekranizacja, ale na pewno są to normalni ludzie. Jest to jedna z moich ulubionych książek. Ja zaczęłam właśnie swoją znajomość od Sally Rooney, mimo tego, że wiele osób psioczy na jej książki, szczególnie właśnie na ten tytuł, to mnie naprawdę bardzo się podobał. I to jest jedyna książka w ogóle, którą ja przeczytałam, bo wyciągnęłam sobie jakiś czas temu rozmowę z przyjaciółmi i jeszcze się nie zabrałam. Mam Gdzie jesteś, piękny świecie, też jeszcze się nie zabrałam, ale czas to zmienić, także tutaj jest i w ogóle serial bym sobie w sumie obejrzała. Ciekawa jestem, jak to tam ograli. Podobno bardzo, bardzo dobry. Książka, która była napisana przez kogoś, kto wcześniej był kimś innym. Ja tak bardzo chałupniczo sobie przetłumaczyłam te niektóre pytania, ale w sensie, że nie jest to pisarz i autor, że tak powiem, z krwi i kości, tylko ktoś wcześniej zajmował się czymś innym. I tu... I ja myślę, że Bliźniaczy Płomień Maxa
Kuznowicza będzie pasował idealnie. Max Bukowicz, pozdrawiam cię gorąco, Max. Jest to książka, której ja jeszcze nie przeczytałam, ale byłam na spotkaniu autorskim Maxa i on mnie po prostu tak zachęcił do przeczytania tej historii. Prawdopodobnie na dniach sobie ją odpalę w audiobooku, bo jestem jej niezwykle ciekawa. No a kimże jest Max? Max jest bookstagramerem. Działa na bookstagramie, pracuje również w jednym z wydawnictw, także książki były w jego życiu, ale to jest jakby pierwsza książka, więc ta jego czytelniczo-literacka droga obrała troszeczkę inny kurs, więc myślę, że tutaj też ta książka się nadaje i odpowiada w 100% na to pytanie. Mam nadzieję, że mi zaliczycie, bo jak nie, to nie wiem, bo chyba nie mam nic innego. Książka z zegarem na okładce. Takiej sobie nie naszykowałam. Mam taki zegar, ale troszkę inny. No nie do końca zegar, a mianowicie Klepsydra też odmierza czas, czyli krótko i szczęśliwie historię późnych miłości Agaty Romaniuk. Ale chyba jest jeszcze jedna, również z literatury faktu. Zobaczymy. Nie. Nie, nie. Myślałam o 27 śmierciach Tobiego Obeda. Ale heca. Z zegarem? A tu? W Agacie Christie może coś być. Zaraz to sprawdzimy. O, god damn it! Nie ma. Akurat w tych, które mam, nie ma, ale na pewno jest. Chyba Morderstwo na plebanii ma zegar na tej wieży. Dobra, lecimy, szukamy dalej. Wiem! A mam tutaj tą trylogię Pullmana i wydaje mi się, że tutaj mógłby być. Nie, jest kompas. O, no. Mam. The Radium Girls, czyli w sumie to chyba nie ma polskiego tłumaczenia. Ja mam akurat wersję angielską, którą kiedyś dostałam od mojej współlokatorki na urodziny. Do tej pory jej nie przeczytałam, a bardzo bym chciała. Tutaj mamy zegar na okładce, proszę bardzo. Pani maluje tarczę. I jest to literatura faktu odnośnie kobiet, które pracowały z Radem kiedyś, w momencie, kiedy jeszcze nie było wiadomo o jego jakże tragicznych skutkach, albo było wiadomo, ale nikt nie chciał o tym oczywiście mówić. Z początku było to niezwykle intrygujące, bo dzięki temu te zegary się świeciły lub też te kobiety się świeciły, kiedy miały z tym styczność. A później no, nastąpił wręcz tragiczny obrót tych spraw, ponieważ one No, skutki uboczne pracy z tym pierwiastkiem były wręcz tragiczne, śmiertelne. Jest to reportaż bardzo dobry podobno. U nas niewiele się o nim mówi, ale jak już się mówi, to w samych superlatywach, więc mam nadzieję, że kiedyś uda mi się go przeczytać. Bardzo chętnie bym sobie w sumie tego posłuchała w audiobooku, ale nie wiem, czy jest. Nie wiem, czy jest. Tu w środku też są zdjęcia, nie wiem, jak to wygląda w polskim wydaniu, ale to, co możecie tutaj zobaczyć, to jest wręcz straszne. Zbiór poezji. Ja mam, ale chyba akurat nie w tym pokoju, więc nie będę przynosić. Jeśli chodzi o zbiór poezji, to na pewno mam oczywiście Mleko i miód. Już nie pamiętam teraz autorki, ale pamiętam, że czytałam... nie, Mleko i miód akurat nie czytałam. Czytałam tą z kwiatami. Kurczę, nie pamiętam. Będziecie mieć tutaj okładkę, ale ten tomik poezji bardzo mnie gdzieś tam wzruszył, dotknął. Ja go też czytałam akurat w takim momencie, kiedy potrzebowałam. Sama osobiście poezji jakoś nie czytam. Być może chciałabym spróbować z wierszami Wisławy Szymborskiej, ale to nie jest coś, co jakoś tak do czego bardzo mnie ciągnie, więc na pewno tutaj ten wybór mam bardzo ograniczony, ale mam. Książka z naklejką na okładce. Mogłabym Wam tutaj jeszcze raz pokazać normalnych ludzi, tylko że ja jestem takim małym dziadem, który to zdrapuje, ale tutaj nie wiem, czy będziecie widzieć. Zależy, jak światło będzie padało. Ale naklejka była, właśnie chyba z ekranizacją, ale nie jestem pewna. I mam jeszcze jedną książkę, na której byłam pewna, że jest naklejka, ale oczywiście ją ściągnęłam. I ona była tu. Ciach, tu. Oczywiście też pewnie nie widać. Troszkę syfku, że tak powiem, zostało, co się do tego kleju poprzyczepiało. I jest to Eleanor Oliphant. Oliphant is completely fine, czyli Eleanor Oliphant ma się całkiem dobrze. W polskim wydaniu ma inną okładkę. I jest to książka, tutaj była naklejka Costa Book Club.
Costa Coffee Book Club, tak, bo to była książka, która była w tym książkowym klubie kawiarni Costa w UK. I tak jak mówię, to jest zagraniczne wydanie i ja za tę książkę zabierałam się naprawdę kilka dobrych lat. Niemniej bardzo mi się ona podobała, naprawdę. Niestety widzę, że w Polsce wiele osób wymięka przy tym tytule, gdzieś ich nudzi i bardzo często go porzucają gdzieś w połowie. Niemniej osoby, które dotrwały do końca, mają bardzo dobre opinie na temat tej książki. I ja myślę, że właśnie ta końcówka tutaj jest kluczowa, ona rzuca zupełnie inne światło na całą historię. Także ja osobiście naprawdę bardzo Wam polecam i dopinguję wszystkie osoby, które gdzieś to czytają i trochę wątpią w ten tytuł. Nie dajcie się, naprawdę warto go skończyć. Ja uważam, że jest to jeden z lepszych obyczajów, jakie czytałam. Się nagadałaś, Martunia! Czekajcie. Książka napisana przez autora, który ma te same inicjały co ty. I widziałam, że dziewczyny na swoim filmie miały ogromny problem ze znalezieniem tego i ja też, dlatego pozwoliłam sobie znaleźć tę książkę wcześniej i udało się. Jest to jedna z pierwszych książek, które otrzymałam w ramach współpracy barterowej z wydawnictwem Novares. Jakoś tak, Novares. I jest to książka Marka Szymańskiego i ja szukałam MS, bo takie są moje inicjały, ale udało się nawet lepiej, bo jest MS, bo moje nazwisko również na szy się zaczyna, więc naprawdę strzał w dziesiątkę. Nick Primeon i tutaj mamy napis: fantastyczna, pełna niesamowitych przygód, opowieść o kosmicznym najemniku. I słuchajcie, to jest właśnie science fiction, z którym ja no boję się po prostu tego gatunku, ale chyba w sumie nie powinnam. To jest bardzo lekkie science fiction, wszystko dzieje się w kosmosie, mamy właśnie tam statek, stację kosmiczną, jakieś tam gwiezdne wojny, że tak powiem. Ale naprawdę bardzo przyjemnie mi się to czytało, jest dużo humoru, dość taka stereotypowa książka, jeśli chodzi o bohatera, głównego bohatera, który jest takim, wiecie, właśnie najemnikiem, coś jak Wiesiu, może nie Wiesiu, ale taki najemnik, wiecie, że on jednak nie chce tego robić, on chce zmienić swoje życie, on już nie chce tam mordować i jakąś takie, w takie jatki się wdawać, jednak no, sytuacja zmusza go do tego, żeby jednak tego nie porzucać. No i wyrusza na taką kosmiczną wyprawę jako ten najemnik. No i tam, wiecie, rozwala wszystkich, pojawia się mały wątek romantyczny, który też wiemy, do czego będzie prowadził taki trochę James Bond w kosmicznym wydaniu, ale ja naprawdę całkiem nieźle się przy niej bawiłam i z takim ogromnym uśmiechem i sentymentem do niej wracam, choć nie była to książka idealna. Zbiór opowiadań. Zbiorów opowiadań mam całkiem sporo, pokazałam Wam zupełnie przypadkowo ślady wcześniej i tutaj już nie przypadkowo, mam Historie podniebne, ale również Jakuba Małeckiego. Bardzo cieniutki zbiór opowiadań i słuchajcie, ja nie miałam wobec niego jakichś tam dużych oczekiwań, ale ostatnie dwa to tak mnie złapały jakoś za serce, że aż mi się oczy zaszkliły, kiedy je czytałam. Naprawdę bardzo dobry zbiór, zresztą no Jakub Małecki, ja mam też do niego ogromną słabość i zazwyczaj jego książki mi się bardzo podobają, no może poza Świętem Ognia, uważam, że to jest jeden z jego słabszych tytułów, ale Historie podniebne naprawdę spoko. Książka, która ma między 500 a 510 stron i tutaj też się naszukałam, teraz jest trudność taka, że bardzo często wydawnictwa już zmieniają tą gramaturę papieru, on jest trochę cieńszy i książki, które kiedyś na przykład wydawało się, że ich objętość jest taka, mogłyby liczyć po 600 stron, liczyły tak naprawdę 400, a teraz te, które mają taką objętość, liczą po 600 lub, no nie wiem, po 500 coś. Także ciężko jest czasami trafić, ale mi się udało, chyba. Nie naszukowałam sobie jednak tej książki. Słuchajcie, wyjęłam, bo to jest zabawne, wyjęłam Testament Niny Wachy, jest to seria dzieł pisarzy skandynawskich i ona ma 510 stron, które jest nadrukowane, ale tak naprawdę tu jest jeszcze jedna strona i jest 511, więc no przestrzeliłam o jedną stronę, ale kurczę, wydaje mi się, że gdzieś wyciągnęłam jedną książkę, która miała 510, czy ja ją schowałam? Mam ja zielona pietruszka, no przecież była na pewno. No i co teraz? Ale znalazłam kolejną z naklejką, przecież Mijowisko ma serial. Ajajaj! Aretha Franklin? No nie! Don't do this to me! A Wiesiu, wybawisz mnie proszę z tego podołu łez. Okej, może się uda. Serio? Andrzej!
Czy Iron... Nie, to będzie miało więcej. O Jezus, 700. A może to? Czy ja chcę ściągać Anetę Jadowską, żeby mi wszystko runęło na łeb? Chyba nie chcę. Chcę czy nie? Czekajcie. A chyba nie mam. Słuchajcie, nie mam. Bo to już reszta to są takie cienkie książki. Chyba, że... 2000 years later. Mam, udało się. Krew i miód. Sprawdziłam wszystkie, w ogóle pierwszy i trzeci tom. I tamte miał za mało, trzeci miał za dużo, ale środkowy krew i miód ma 506, więc się udało. Boże, 507 w sumie. Zestresowałam się już, wiecie, że nie znajdę, nie lubię tak. Jak coś jest, jakiś challenge, ja nie potrafię się z niego wywiązać. Nie lubię tego. I kolejne pytanie. Książka, która została zekranizowana. No i takich jest na pewno bardzo dużo. Chociażby Małe kobietki, które Wam pokazywałam. No przecież Trzej muszkieterowie to jest film, prawda? To jest wydanie dwutomowe. Ja przeczytałam pierwszy, bardzo dobrze się przy nim bawiłam i muszę nadrobić w końcu ten drugi przeczytać. Ale naprawdę jest to taki swobodny, lekki klasyk, pełny humoru. Wcale nie taki straszny. Więc no, warto byłoby wrócić. Ale to na pewno ma ekranizację, prawda? No i Duna! Przecież Duna ma ekranizację. Mam Dunę. Przywiozłam z Targów Poznańskich. Babo. Powieść graficzna. Powieści graficznych mam całkiem sporo. Ostatnio przeczytałam 4, między innymi Klub Samotnych Duchów, Sheets, które też bardzo mi się podobało. Ale tu pod ręką w sumie mam, to Wam pokażę wszystkie moje queerowe chwile. To jest książka o odnajdywaniu samego siebie. Bardzo przytulna, pokazuje, z czym wiąże się taka wewnętrzna obawa, jak nas będzie postrzegał świat, ale tak naprawdę powinniśmy żyć w zgodzie ze sobą i nie ukrywać tego, kim jesteśmy. I z wsparciem bliskich osób naprawdę można osiągnąć bardzo wiele. No przytulna historia, bardzo mi się podobała. Mam też Muminki, Nimonę uwielbiam, ale one też są tak zakopane na dnie, że niestety Wam ich teraz nie wyciągnę. I ostatnie pytanie to napisana przez dwóch lub więcej autorów i ja sobie tutaj wyciągnęłam akurat reportaż, bo jakoś ciężko było mi znaleźć fikcję, coś z beletrystyki, gdzie jest więcej niż dwóch autorów, chociażby dwóch lub więcej, ale tutaj mam Jak złodziej przyszła, reportaże i rozmowy o starości, napisane przez Elżbietę Strzałkowską i Grażynę Latos. Ja bardzo się boję tej książki, bo mnie w ogóle przeraża ta wizja. I ja czuję, że ona mnie rozwali emocjonalnie i załamie mnie, złamie mi serduszko i będzie po prostu trudna do przejścia. Ale mam gdzieś tam na radarze, kiedyś może spróbuję. Aha, i tylko teraz pytanie, czy to będzie zaliczone, bo jest to zbiór opowiadań. Ale napisany przez więcej niż dwóch autorów, czyli Cztery żywioły magii, które obecnie czytam, Aneta Jadowska, Marta Kisiel, Magdalena Kubasiewicz i Milena Wójtowicz. Więc nie jest to jakby jedna spójna historia pisana przez kilka osób, tylko oddzielne, ale w tym samym motywie żywiołów magii. Nie wiem. Liczy się? Bo nie mam nic innego. Naprawdę. Nie mam. A kurde, a... Mam! No przecież Lopiw i Popin, które mam w drugim pokoju, dziewczyny. Hello. Przepraszam, ale mam. Po prostu jeszcze nie czytałam, dlatego tak trudno było mi przywołać ją do swoich myśli. Ale tak. Czyli książka Marty Gajewskiej i Janny Bartłomiejczyk. Seria fantastyczna. Dwa tomy wydane, czekamy na trzeci. Więc to tyle, guys. Dajcie znać, czy uznajecie mi wszystkie odpowiedzi. Mam nadzieję, że tak, bo bardzo się zestresowałam nagrywając ten challenge, bo musiałam mieć wszystko odhaczone. Starałam się Wam też pokazać takie książki, o których mówię trochę rzadziej lub w ogóle na kanale się nie pojawiły. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli tak, to może nagramy drugą część tego challenge'u, czyli Do I Have the Other Book Challenge, czyli czy mam tą inną książkę. I tam też jest trochę ciekawych pytań, także dawajcie znać. Tymczasem ja życzę Wam fantastycznego dnia i widzimy się w następnych filmach. Pa!